Zabrzeński Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach. To właśnie tutaj wystawą prac plastycznych osób niesłyszących oraz zaproszeniem na benefit znanego malarza z kręgu osób niesłyszących Mirosława Śledzia zainaugurowano kolejne konfrontacje sztuki i medycyny. To się zaczęło akurat 25 lat temu. To był rok 1991. I wtedy pod wpływem, że tak powiem, może emocjonalnych przeżyć osobistych. Wypłynęło ze mnie, ponieważ ja jako dzieciak się tym zajmowałem tworzeniem, ale później to wszystko jakby znikło. I wtedy akurat wystrzeliło na nowo i coś zostało. Artysta samouk ma na swoim koncie ponad 200 wystaw. Pierwszą zorganizowano w Brukseli w 1994 roku. Wystawa w Zabrzu jest podsumowaniem 25-lecia działalności artystycznej. Pierwszy raz w Zabrzu byłem w roku chyba 2010, bo to w Muzeum Miejskim. Brałem udział w wystawie zbiorowej artystów Art Brut, czyli sztuki naiwnej, surowej. A chyba dwa lata potem poznałem Mirka Koperwasa. Wtedy brałem udział w ogólnopolskiej wystawie artystów głuchych. Rok temu byłem kolejny raz w Zabrzu i to była wystawa międzynarodowa polsko-węgierska. Kolejny punkt w tegorocznych konfrontacjach to uczta dla miłośników gitarowych dźwięków, czyli koncerty artystów, którym obok medycyny równie bliska jest także muzyka. Na zabrzeńskiej scenie w Teatrze Nowym zagrał m.in. zespół Zawrat, który tworzy pomysłodawca konfrontacji Zbigniew Nawrat. Organizowałem od czasu do czasu takie konfrontacje, spotkania, w których uczestniczyli pacjenci, lekarze. To były takie spotkania typu kawiarnia naukowa, bo chciałem, żeby dotrzeć powiedzmy do tego, jak ci ludzie żyją i dlaczego, czego potrzebują, a co inżynierowie mogą im zaoferować, jeśli chodzi o nowe technologie. I wzbogacaliśmy coraz bardziej te spotkania pewnymi wydarzeniami artystycznymi, bo uznaliśmy, że ta atmosfera po prostu sprzyja takiemu językowi, który dociera do samego sedna. Te spotkania artystyczne, które były fragmentem tych konfrontacji, zamieniły się w pełne konfrontacje medycyna i sztuka, gdzie zaprosiliśmy na scenę artystów, twórców związanych zawodowo z medycyną, którzy będą tutaj uprawiali muzykę przeróżną, od muzyki klasycznej, operowej, przez muzykę rockową, jazzową. Organizatorem konfrontacji sztuki i medycyny jest Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii imienia profesora Zbigniewa Religi.